Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. No i oczywiście gramy w Darkest Dungeon. Więc tak, zdecydowałem się, że jednak powiększymy, jak widzicie, miejsce na bohaterów i zdekrytujemy Helga. Ale mniejsza z tym, plan na dzisiaj jest trochę inny niż myślałem początkowo. Myślałem, a może pójdziemy ten tamburun, bo jednak fajna rzecz i w ogóle. Ale jednak zauważyłem coś, co jest jeszcze lepsze moim zdaniem. 20% więcej obrażeń przeciwko zatrutym dla naszej hieny cmentarnej. Czyli inaczej mówiąc, chyba jednej z moich ulubionych postaci, a w sumie i tak nie mam dla niej kompletu, to czemu by nie? Tak więc wyruszamy. Taka drużynka. Wiecie, też przydałoby się pomału szykować weteranów, ale nie za szybko, żeby potem znowu się nie okazało, że nagle mamy już samych weteranów i nikogo sensownego poza tym. A dobra, mniejsza z tym, jeszcze przydzielmy może błyskotki. Biegłości walki wręcz to dla niej niech będą. Dobra, niech weźmie jeszcze więcej obrażeń. Ty, mój drogi kolego, dostaniesz kamień szybkości. Ona już ma swoje, a tutaj w sumie... Nie ma nic ludzkiego sensownego, no dobra, niech będzie to w sumie, nie musisz być szybka. Chociaż fajnie by było, żeby nie było, że ja mówię, że ma być powolna. No ale jednak, mniejsze szanse na zaskoczenie, super. I okej, mamy to już przygotowane. To w takim wypadku bierzemy standardowy prowiant. Wezmę nawet... Nie wiem, 8 czy 12. Zaryzykuję z 12. Jeszcze dwie łopaty. Jedno sobie na wszelki wypadek. A, jeszcze ten bandaż miałem, dobrze, to tak. Dobrze, 6 pochodni standardowo. I niech będzie jedno loadanu, bo jednak to jest taki standard, że biorę na wszelki wypadek. No i wyruszamy. Zobaczymy, jak będzie. Może w końcu się coś uda. Albo będzie standardowo, tak samo bezużytecznie jak zazwyczaj. Czyli na ciągle nie znajdziemy żadnych wielkich skarbów, ani wielkich... No to się chyba nazywało błyskotki, no, ale ogólnie trinketów. No, mniejsza z tym jednak. 90% sal. Jest tej ściana, co pozwólcie, że na razie pominę ścianę. Tylko tyle, co weźmiemy książki. A, zobaczymy, co wyjdzie z nich. Może być. Dobra, w sumie to jest dystansowe, co jest trochę takie kiepskie, no ale najważniejsza zdolność, jaką mamy, jest wręcz, więc no. Mogło być gorzej. Okej. Więc zrobimy w ten sposób, że... Jakby to zrobić? Dobra. Przejdziemy w ten. Potem znowu tu, tak, i w ta. Będzie dobrze. Miejmy nadzieję też swoją drogą, że uda się wyrobić dosyć szybko, bo nie ukrywam. Mam trochę zaletany dzień. No, oczywiście. No, to nagle... Muszę połączyć odcinka, nagle trzeba. Dobra, zobaczymy, czy ona coś dostanie. Dres. Super, po prostu. Super. No, ale pomijając to. No bo przepraszam, że będę tak się dziwnie gadał, bo jest no, dosyć wcześnie jeszcze. Ja, to jest chyba nawet rekord wczesności, jeśli chodzi o nagrywanie. Ale jak mówię, cały dzień mam po prostu zalotany i... Wątpię, żebym później znalazł chociaż chwilę na to, żeby to ogarnąć, więc rozumiecie. Lepiej być nierozgrzanym, wcześniej, świeżo obudzonym, że tak wręcz mogę nazwać, niż potem marudzić i żałować, że się nic nie zrobiło. Ale dobra, co ja będę opowiadał o tym. No proszę, wyszło mi lepiej niż się spodziewałem się. Ile mam na ogłuszenie? 110. Może się uda? No proszę. To by się spodziewał. Dobrze. Teraz mam 100% odporności. Czyli ty już gościa nie ogłuszysz. Ale możesz ogłuszyć tego drugiego. Okej. Okay. A ty w takim razie, moja droga, dźgaj. I w sumie można powiedzieć, że on już padł.
kokuszniczka będzie szybciej. Oczywiście, że nie. Proszę. Jakiegoś mam farta związanego z unikami dzisiaj wielkiego. Jego nie wyeliminuję, ale tutaj mam za to pewność. Więc dobra. Mhm. 75 to może się uda. A szansa, ale to nie. No właśnie o tym mówiłem. Chociaż w sumie dużo to zmieni się zmieniło. Nasza tłumaczka tarcz. No w sumie ze swojego tak po prostu. Dobra. Tutaj się daje klucz. Nieźle. Ma ktoś wolne miejsce póki co? Ale dobra, ty kolego masz to. To nie daje żadnych minusów, to weź sobie. Zawsze przynajmniej będziemy mieli więcej miejsca na inne ewentualnie rzeczy. Ale nie ukrywając, już czuję, że ta wyprawa nie jest aż taka zła. Jak już chociaż ten hełm znaleźliśmy, to przynajmniej coś. Posortujmy to wszystko i strona z dziennika. Dziennik opryka Dariusa. Strona 5/6. Dzień 8. Moira zapadła na jakąś chorobę, z pewnością przez to przegniłe powietrze z trumny, którą parła się przebić swoją szpadą. Wiem, że na przekór wszystkim koszmarom tego miejsca nie dam się ukatrupić żadnej pułapce i żadnemu obłąkanemu głupcowi. Stawiam na to swoją szczęśliwą monetę. Okej. Tak mi zastanawia jedna rzecz, czy za skomplikowanie tych wszystkich, powiedzmy, dzienników są jakieś nagrody czy coś? Bo nie ukrywam, kiedyś tam... O, super. Dobra, przejdźmy nawet tędy, co mi szkodzi. Coś mi mówił, że jakieś wielkie właśnie bonusy są, jeśli się to zrobi. O, super, kolejne. No ale kontynuując. Nie wiem, na pewno, bo nigdy nie doświadczyłem tego. No i dobra. Podeptał dziennik, strona 2 z 4. Walczyliśmy we wschodniej galerii, na których ścianach wisiały portrety naszych przodków, obojętnych świadków tej rzezi. Alzaret, gorąca głowa w naszym rozczaku, poważnie przetrzebił szeregi wroga. Boleśnie odczuwam jego nieobecność. Nawet przypominam sobie, jak splugawiłem swe spodnie na widok jego ciała padającego bez życia na podłogę. Z ust nieszczęśnika lała się krew, a jakiś okrutny nóż zamienił jego płuca w krwawą miazgę. A jednak udało nam się odnieść zwycięstwo, więc maszerujemy dalej. Mam nadzieję, że przeczytałem to wystarczająco wyraźnie. A druga sprawa, to już chyba było. Tak szczerze, mi się wydaje, że już właśnie tą stronę nawet bezpośrednio czytałem podczas tego podejścia. No ale wiecie, no, mogę się mylić, bo jednak tyle ile podejść już miałem, co... No różnie może być. Dobra, zobaczmy. No proszę, nawet się udało. I co mamy w woreczku? No jasne. No drogą jakoś takie puste są te wszystkie pokoje. Nie żebym narzekał, ale no wiecie. Po prostu tak dziwnie pustawo tutaj jest. I uwaga, uwaga, co mam w książce? Pepa. Fajne. Też nie ukrywam, choroby nie są chyba największym problemem. Że... Raczej to... Naprawdę to jest pomniejszy problem, bo jednak wyleczenie chorób jest starsze niż zwykłych nawyków. Czy innych rzeczy w sumie. No tak jak sobie myślę, to chyba przydałoby się ogarnąć już ulepszenia dla oberży, kościoła, innych rzeczy, wiecie, no. Stres po prostu. Co prawda? Moi bohaterowie się nie stresują jakoś szczególnie. No, po prostu chwała im za to. No ale jednak. Nie ukrywam, fajnie byłoby być już przygotowanym na weteranów czy czempionów, którzy... No niby dostają mniej stresu pod pewnym względem, a z innej strony jest go znacznie więcej. Ale wiecie, no nie będę się tutaj zagłębiał w te wszystkie dziwne, zagmatwane szczegóły, no po prostu przydałoby się, dobra. Kluczyk, bo kluczyk daje lepszą nagrodę. Mogło być lepiej. Dobra, urna, oczywiście urnę się posypuje wodą. Ja, posypuje wodą, polewa wodą. Secrets and wonders can be found in the most tenebrous corners of this place. Okej, okay. Jedna walka i druga walka. Całą podróż 4 walki. No cóż.
dobre. Niby 4 walki, ale jednak mogą być jak zabójcze dla mnie. Więc może nie będę jakoś się szczególnie jeszcze helpił, o jak łatwo czy cokolwiek. Dobra, kogo mi tu jeszcze mam takiego, kto może zginąć dzięki temu? 3. Jeśli mi się trafiło 3, to już po nim. No, oczywiście, że nie. Dobra. A przynajmniej tego pojaka wyeliminujemy. No i proszę. Tylko jedno ugryzienie, które też... No nie ukrywajmy, znikomym przyniosło skutki. No i dobra, teraz nieważne kto mnie się ruszał, dobra, nawet jeśli ty coś się pomógł do tego swojego czegoś tam rozgrzesz, trochę stać stresu, się uzdrów ten brakujący punkcik. I muszę przyznać, jest naprawdę tak dziwnie. Nie ukrywam, po prostu. Nie no, kontynuuję oczywiście, ale właśnie jest dziwnie, bo tak mało walki, drużyna prawie nie ruszona. Aż jestem skłonny zrobić jeszcze jedną przygodę, ale... No nie wiem. Dobra. I tutaj może już się trochę nakomplikować oczywiście. Bo jest dwójka tych, a niestety... A nie, mogę ich ogłuszyć. Ale tylko jednego, no to... Ja nie będę czekał. Muszę po prostu. Dobra. Nie wiem, co ostatnio mówiłem, bo niestety miałem małe rozproszenie. Będę mi okazało się, czym w sumie... Nie wiem, czy bynajmniej jest dobrze zastosowany, jeśli źle, to poprawcie, proszę. Ale okazało się, że kotel mój nowy, on taki już czasu posiadam swoją drogą, no ale właśnie mniejsza o to. No wlazł do pokoju, chciał wyjść, nawet nie wiedziałem, że tu jest i zaczęła mi miarczeć pod drzwiami, po prostu. No wiecie, musiałem wypuścić. No pogubiłem się, co mówiłem. Dobra. Ale mniejsza o to. A, dobra, pamiętam. Niestety ta bitwa może się trochę przedłużyć przez to, że... Jest tu do... Mam tu do czynienia z nimi, chociaż dalej nie widzę, żeby to było jakoś szczególnie trudne. Oczywiście już się zaczynają przynajmniej jakieś obrażenia, czyli inaczej mówiąc drużyna robi swoje, czyli walczy. Ale no, dalej jest to i tak bardzo proste i nie wiem, czy to zasługa drużyny, którą skomponowałem, farta, czy czego w sumie. Dobra, wyeliminuj tego gościa. No zobaczmy, czy uda się ogłuszyć. Ale się udało. I strzał. No już nie wygraliśmy znowu bez jakichś większych strat. Co w sumie jest, no, bardzo dobre. Tu się nawet módl, nie potrzebujemy jakiejś szczególnej pomocy. No, to ja rozumiem. Minus do szybkości, ale kamień, który zwiększa szansę na ogłuszenie. Aż. I miejsce nam się kończy. Łopata już potrzebna nie będzie. Więc bierzemy tak. Taulanum jeszcze by mógł się przydać, ale to już raczej nie będzie potrzebne, więc bierzemy krew zamiast tego. Wiecie, mamy już bohaterów, których dotyknęła klątwa, więc... No jeśli już mamy klątwę, to krew trzeba każdą przynosić, pojedynczą sztukę, nieważne jak bardzo nie chcemy. Ale niestety. Dobra, no i się zaczyna to, o czym w sumie mówiłem, że może się zacząć, czyli stres. Ale to nie są jakieś, czy jakieś, nie wiadomo jak wielkie wartości, no ale niestety są. Więc tak czy siak trzeba będzie pomyśleć o właśnie lepszeniu los stresów jajek, że tak nazwę. I może się właśnie nimi zająć, tylko tak, możemy kogoś wyeliminować jego. To trzeba to zrobić oczywiście jak najszybciej. On ma 6, ma 3, dobra, jeśli się uda... No okej, okay, martwy. I w sumie jest bardzo dobrze nawet. Okej, okay, kuszniczka, spróbuj się nią zająć. Nie liczyłem na krytyka. No ale dobra. Może jeszcze się coś uda, dobra, ogłusz. Czyli już w sumie bitwa ukończona bez większych problemów. Tak jak było mówione już niejednokrotnie przeze mnie, nie wiem czy w tym podejściu, ale ogólnie było. Rany nie są problemem, największy problem to stres. W szczególności jak się ma kapłankę porządną albo okultystę, który nie jest okultystą, bopem.
Tak teraz dopiero sobie świadomiłem, że leń ma tyle samo liter co Bob. Chociaż oczywiście Bob to jest skrót bobowski, co już teraz trochę... Nie ma co przyrównać aż tak, ale dobra. Mniejsza co, kluczyk będzie jeszcze potrzebny, zioła do widzenia, bierzemy złoto. Podaż do widzenia, bierzemy to. Zbieramy. Miliony rzeczy. Woda do widzenia, bierzemy po piersia. I to tyle. Się udało w 15 minut. The great ruins belong to us. And we will find whatever secrets they hold. Zarobki nie są jakieś szczególne, ale dobra. Ważne, że cokolwiek jest. O, jakieś nowe nawyki się pojawiły. Może być. Fajne. Bardzo fajne. Aż czy tam stres jest jakimś wielkim problemem. W sumie, jak już mówiłem, nie szczególnie. In time, you will know the tragic extent of my failings. Dobra, czyli w sumie nic się nie stało takiego szczególnego. Zobaczmy, czy w końcu tu jest coś. Dawaj, nie ma nowych. Nie bym mógł ich rekrutować, ale nie sądzę, żeby teraz to był dobry pomysł. Zobaczmy, czy mamy w tym miejscu coś wielkiego. W sumie... niestety nie. Oczywiście wiem, że jeszcze jest ta zakładka, ale na nią nawet nas nie stać. Nawet gdyby było stać, to ja bym nie chciał brać tej na to tego wszystkiego. Bo jednak są lepsze rzeczy, chociażby proszę. To nawet dobre, bo pozwala po prostu ukryć i ignorować. Ale nie żartując, najbardziej mi zależy na... czekajcie, gdzie to jest? O, nie mogę znaleźć to z tego jednego przedmiotu. A dobrze, jakiś fajny był. O, właśnie. Po pierwsze to, co już jest drogie, ale bardzo fajne. Poza tym to jeszcze ewentualnie jakieś takie naprawdę porządne, potężne rzeczy, jak na przykład nawet... nawet właśnie to dla krzyżowca, dające mu zatruwanie po prostu przy każdym ataku. Czy gdzieś jeszcze coś innego było takiego ciekawego? Tylko dla kogo to było? Dla łowczego, proszę. Bardzo potężne moim zdaniem. Po prostu rozumiecie. Nie mam zamiaru wydawać na byle co. No to też można, żeby tak na początku już coś mieć. No, ale tak czy jak nas nie stać, więc... no może teraz po prostu się nie będę tym przejmować i zajmijmy się w końcu już ulepszeniem oberży, czy chociażby... opactwa. Oberża niestety wymaga tych wszystkich... no, portretów. Ale na szczęście opactwo niekoniecznie, więc pozwólcie, że chociaż pierwszy stopień wszystkiego załatwimy. For some, a tonic against the bloodshed. Mam jeszcze 20, więc mógłbym dwa tutaj ulepszyć, ale no... oberże też trzeba, mimo tego, że używa obrazy, więc... With enough ale, maybe they can be inured against the horrors below. Dobra. Mniej więcej załatwione, przynajmniej będzie już się dużo lepiej odstresowywało bohaterów, którzy... naprawdę tego wymagają, ale obecny moment, jak widzicie, nie ma tego za dużo. No dobra, może on trochę. Ale jak mówiłem, jeszcze aż tak się z tym nie pchał, żeby odstresowywać, tylko trzeba przygotować na później. I mamy znowu starcie z Babą Jagą. Tym razem, co my tu mamy? No, w czosnek. Nic, moim zdaniem, ciekawego. Tutaj... może być, ale nie jakoś szczególnie. Nawet, to już chyba mamy. W sumie tu nie ma niczego takiego szczególnego, co bym chciał, więc... wiecie co, nawet... możecie wy zadecydować, gdzie, co idziemy. Te wyprawy naprawdę jakieś są, w moim odczuciu, takie... no takie nijakie. Więc albo idziemy na Babę Jagę, żeby po prostu mieć już zemstę z dawnych czasów, kiedy to ona ugotowała całą naszą drużynę. Albo nie wiem co, ja póki co ściągam błyskotki. Oczywiście sortujemy według rzadkości. Widzicie, jaka ładna kolekcja. W sumie... mógłbym posprzedawać ich też trochę, chociaż... gotówki nie brakuje, to wiecie. Zostawię tylko takie rezerwy ostateczne. No i w sumie za więcej będę gadał już i tak za dużo, w ogóle naplątałem i... w ogóle, tak dalej. Więc no ja wam dziękuję, do następnego. Trzymajcie się, hej. No i to tyle. Ta.